Simona Batalano i Angela Fabiani, Zaro Włochy, 26 grudnia 2023 roku, orędzia Maryi. Simona, ujrzałam mamę, była cała ubrana na biało, na głowie miała biały welon i koronę z 12 gwiazd. Na ramionach miała biały płaszcz. W ramionach okrytego płaszczem mama miała dzieciątko Jezus w pieluszkach. Wszędzie dookoła niego były miriady aniołów, wielkich i małych, którzy wyśpiewywali słodką melodię, a w oddali słyszało się słodkie bicie dzwonka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzieci moje, oto jestem, przychodzę do was, by przynieść wam światłość, prawdziwą światłość, która oświeca i ogrzewa, która podtrzymuje, która kocha, która pociesza, która uzdrawia, która strzeże. Tę światłość, która wszystko odnawia, prawdziwą światłość, którą jest Chrystus Pan. Dzieci moje, największym darem, jakiego Pan Bóg nam udzielił, jest Jego jednorodzony Syn. Bóg nie strzegł zazdrośnie swego bóstwa, ale stał się podobnym do nas, człowiekiem pomiędzy ludźmi, maleńkim pomiędzy maleńkim. Oddał swe życie za każdego z nas. Umierając na krzyżu, pokonał śmierć. Oddał się nam całkowicie, jako chleb eucharystyczny, pokarm duszy i ciała. Dzieci moje, kochajcie Go, adorujcie Go, módlcie się do Niego. Tylko w Nim jest prawdziwa radość, prawdziwa miłość, prawdziwy pokój. Córko, pomódl się ze mną. Długo modliłam się z mamą, potem kontynuowała orędzie. Dzieci moje, módlcie się za mój umiłowany Kościół. Módlcie się do Pana, aby posłał wam dobrych pasterzy, by chronić i prowadzić swe stado. Módlcie się za losy tego świata. Módlcie się za wszystkich, za tych wszystkich, którzy szukają pokoju na błędnych drogach. Módlcie się, dzieci moje, i uczcie się modlić. Daję wam teraz moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do mnie. Angela. Tego popołudnia dziewica Maryja ukazała się w różowej sukni. Była okryta wielkim, zielono-błękitnym płaszczem. Jej płaszcz był szeroki i ten sam płaszcz okrywał także jej głowę. Mama trzymała w ramionach dzieciątko Jezus, okrytego jej wielkim płaszczem, złożonego na jej sercu. Dziewica Maryja miała na głowie koronę z 12 jaśniejących gwiazd. Jej stopy były bose i pod nimi był świat. Mama miała przepiękny uśmiech. Jezus był rozbudzony, wydawał z siebie ciche kwilenie. Dziewica Maryja i Jezus byli ogarnięci wielkim światłem. Dzieciątko było przepiękne, jego rączki dotykały twarzy dziewicy. Mama była otoczona przez licznych aniołów, którzy wyśpiewywali słodką melodię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, kocham was przeogromnie. Dzieci, radujcie się ze mną, módlcie się ze mną. Dzieci najukochańsze, złóżcie i powierzcie samych siebie w moje ramiona. Również i wy, którzy tak jak moje maleńkie dzieciątko Jezus, powierzcie mi się z ufnością, uczyńcie to z miłością i prostotą. Powierzcie się mi z najwyższym zaufaniem i nie lękajcie się. Ja was kocham i nie zostawię was samych. Dzieci najukochańsze, również i dzisiaj proszę was o modlitwę za tę ludzkość, która coraz bardziej oddala się od Boga.
by podążać za fałszywymi pięknościami tej ziemi. Wielu buntuje się przeciwko Bogu i sądzi, że sami mogą osiągnąć zbawienie. Dzieci, nikt nie może zbawić się bez Boga. Jedynie Bóg zbawia. Dzieci moje, najukochańsze, moje serce jest rozrywane boleścią, gdy widzę tak wiele zła, ale raduję się, gdy widzę, że wielu podejmuje zaangażowanie i wysiłek, by kochać i szukać Jezusa. Dzieci, proszę was, żebyście byli prawdziwymi świadkami mojej miłości. Już od dłuższego czasu jestem pośród was, ale wielu z was jeszcze mnie nie przyjęło. Dzieci, także dzisiaj proszę was o tworzenie wieczerników modlitewnych. Niech wasze domy będą maleńkimi ogniskami domowymi. Poświęćcie swoje rodziny i swoje dzieci memu niepokalanemu sercu. Dzieci, bądźcie maleńkie jak niemowlęta. Bądźcie prości i czystego serca. Potem od tego miejsca Dziewica Maryja poprosiła mnie, żebym pomodliła się razem z nią. Uklękła z dzieciątkiem i zaczęłyśmy modlić się razem. Długo się modliłyśmy. W szczególny sposób pomodliłyśmy się za Kościół. Nie tylko ten powszechny, lecz także za Kościół lokalny. Po modlitwie dziewica zaczęła mówić dalej. Dzieci moje, nauczcie się dziękować Bogu za wszystko to, czym was obdarza. Wy niestety jesteście przyzwyczajeni, by tylko prosić, ale jest ważne, by także dziękować Bogu i Go uwielbiać. Dzieci, bądźcie światłem dla tych, którzy żyją jeszcze w mroku. Na koniec dziewica pobłogosławiła wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.